Witam Państwa na spotkaniu z niezależnym kandydatem na prezydenta Rzeczypospolitej, Szymonem Hołownią. Oddaję głos Szymonowi. Dzień dobry. Jak zwykle na początek o rzeczach najważniejszych, a później w drugiej części naszego programu o rzeczach ważnych dla tych Państwa, którzy pobierają nasze pieniądze za te rzeczy, które wyprawiają za tymi czcigodnymi murami. Otóż jutro, 27 maja, przypada 30. rocznica pierwszych prawdziwie wolnych w Polsce po II wojnie światowej wyborów. To były wybory do samorządu terytorialnego, do rad gmin. Dla mnie okoliczność o tyle też osobiście ważna, że w tych wyborach kandydował mój tato, Wojciech Hołownia, który w tych właśnie wyborach został radnym Rady Miejskiej Białegostoku. Później przez tę radę został wybrany wiceprezydentem. Kandydował z Komitetu Obywatelskiego, jak większość naszych znajomych wówczas. To były naprawdę nieprawdopodobnie energetyczne czasy. Wtedy się ludziom chciało, ludzie wierzyli, że coś realnie mogą zmienić i te wybory przeprowadzone w 2383 gminach, które wyłoniły nowych radnych, dały samorządom nową nadzieję. To nie byłoby możliwe, gdyby nie ówczesny Senat. Bo to właśnie w Senacie z profesorem Regulskim, z profesorem Stępniem wtedy działy się te dobre rzeczy i wtedy to ten demokratyczny Senat zdecydował, że demokrację w Polsce trzeba zacząć odbudowywać od dołu, od wspólnoty samorządowej, od wspólnoty ludzi, którzy zamieszkują dane terytorium i chcą razem troszczyć się o swoje sprawy. 8 marca senacka ustawa została przegłosowana, 27 maja odbyły się wybory, rzecz nieprawdopodobna, kiedy patrzy się na dzisiejsze standardy legislacji, ale udało się. I dzisiaj, kiedy samorządy są tak dręczone przez państwo, kiedy są zażynane i oszukiwane poprzez manipulacje z subwencją oświatową, poprzez kombinowanie i próby wzięcia ich na przeczekanie i wykończenie w sytuacji kryzysu, głębokiego kryzysu finansowego związanego z niższymi wpływami podatkowymi w epidemii koronawirusa, Senat powinien stać się tym miejscem, które broni samorządów. Ja bardzo wyraźnie w mojej karcie samorządowej, którą możecie znaleźć na mojej stronie internetowej, mówiłem i będę powtarzał, że Senat Rzeczpospolitej powinien stać się miejscem, w którym samorządy są reprezentowane. Senat powinien być izbą samorządową. Tam muszą zasiadać oprócz wybieranych senatorów również marszałkowie, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, przedstawiciele wszystkich szczebli samorządu terytorialnego, a dopóki Senat nie będzie izbą samorządową, jego rolę musi pełnić prezydent. To prezydent powinien teraz wołać w imieniu samorządów, nie jeździć do Garwolina po truskawki i opowiadać bzdury o tym, że rząd robi dobre rzeczy, a samorządy dokładają ludziom opłat. I że dobry rząd, złe samorządy, to jest ta polaryzacja, którą dzisiaj w Polsce powinniśmy mieć. Nie ma zielonego pojęcia o tym, co samorządy w Polsce robią. Sam prawdopodobnie korzystał z tych wielu rzeczy, które samorządy zapewniają. To przecież samorządy to nie jest jakaś idea. Samorządy to droga, samorządy to zajęcia w domu kultury, samorządy to dobrze zorganizowana szkoła, samorządy to wszystko, co nas naprawdę dotyczy. I kiedy słucham takich bzdur, które są opowiadane przez wysokich urzędników państwowych, zastanawiam się, jak długo będzie jeszcze trwała ta sytuacja i jak długo będzie trwało to, zanim zrozumieją, że trzeba zrobić robotę. Apelowałem o tym i jeszcze raz o to proszę, w minimum antykryzysowym, które przedstawialiśmy przecież tyle tygodni temu. 15 miliardów złotych korona subwencji dla samorządów jak najszybciej. 3% z VAT-u na stałe do budżetów gmin jak najszybciej. Jak najszybsze doprowadzenie do tego, żeby samorządy miały uczciwą sytuację z rządem centralnym, jeżeli chodzi o subwencję oświatową. W tej chwili wiecie Państwo, jak jest. Rząd oszukuje, że przekazał pieniądze na podwyżki dla samorządów. Oczywiście mówię tutaj o nauczycielach. To powinno być jasno opisane. Otóż państwo finansuje wszystkie koszta osobowe, samorządy biorą na siebie infrastrukturę i każdy wie, w jakiej rzeczywistości finansowej przychodzi mu funkcjonować. Jeżeli dzisiaj nie weźmiemy w obronę samorządów, to my sami dostaniemy na koniec dnia po głowie. To tak jak powiedziałem, będą obcięte połączenia, które już w wielu miastach, słuchałem o tym w ubiegłym tygodniu od prezydenta Fabianic, od prezydenta Starachowic, rozmawialiśmy o tym z prezydentem Gniezna Tomaszem Budaszem, rozmawialiśmy o tym, co za chwilę trzeba będzie ciąć, co będzie trzeba zamykać,
w sytuacji, kiedy rząd jest dalej tak ustawiony do samorządów, że to naprawdę aż zęby bolą na to patrzeć. 30 lat od pierwszych wolnych wyborów, 30 lat polskiego samorządu i decydowania ludzi o tym, w jakim otoczeniu, w jaki sposób chcieliby funkcjonować, żyć, jak układać swoje sprawy. Jest dzisiaj ze mną Marcin Nowak, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Lublina, człowiek, który jest mocno zaangażowany też w nasz ruch, w nasz wolontariat, w naszą kampanię. Marcinie, proszę Cię o kilka słów. Jak Ty to widzisz i gdzie widzisz dzisiaj nadzieję po tych 30 latach dla polskich samorządów? Dziękuję, witam Państwa serdecznie. To dla mnie ogromny zaszczyt móc się z Państwem dzisiaj w tym miejscu spotkać na konferencji prasowej w przeddzień takiej magicznej daty dla samorządowców, bo przecież daty, która mówi o, jak wspomniał Szymon, pierwszych wolnych wyborach nie tylko w Polsce po transformacji ustrojowej, ale w Polsce po II wojnie światowej. Samorządy stały się, Szanowni Państwo, fundamentem demokracji w Polsce, tak jak wolne i niezależne media. Starajmy się wzmacniać ten fundament, nie niszmy go, nie upartyjniajmy i nie upolityczniajmy. To jest najgorsze, co może stać się dla struktury samorządowej, dla szeroko rozumianej partycypacji społecznej. Upolitycznienie czegoś, co jest ruchem oddolnym, obywatelskim, niezależnym. Dlatego apeluję do wszystkich samorządowców, do ludzi, którym bliskie są ich małe ojczyzny, o wsparcie niezależnego kandydata. Kandydata, który nie jest związany z żadną partią polityczną, który gwarantuje samorządom lepszą przyszłość. Lepszą przyszłość nas wszystkich. Bo proszę Państwa, bez zdrowej tkanki społecznej, bez zdrowego samorządu nie będzie zdrowego społeczeństwa obywatelskiego. Widzę to na przykładzie mojego rodzimego miasta, gdzie udało nam się stworzyć naprawdę piękną rzecz. Samorząd, który jest pozbawiony barw partyjnych i politycznych, bo mamy wspólny komitet, który współrządzi naszym miastem, nie myśląc o tym, że partia polityczna jest w tym, a nie w innym miejscu, że decyzje prezesa, przewodniczącego czy organów partyjnych mają wpływ na funkcjonowanie miasta. Niestety samorządy, proszę Państwa, stykają się z gigantycznymi problemami, dzisiaj jeszcze mocniej akcentowanymi ze względu na zmniejszone dochody. Na przykładzie, proszę Państwa, mojego miasta mogę powiedzieć, że na pewno to będzie ogromny uszczerbek. Dzisiaj ten operat szacunkowy jest ciężki do przedstawienia, ale wiemy, że naprawdę wątpliwie otrzymamy niestety ten negatywny skutek koronawirusa i niestety odbije się to na miejskich inwestycjach i na naszych zadaniach własnych, które staramy się dla dobra naszych mieszkańców czynić. Wierzę głęboko, że przyszły prezydent mojego kraju będzie podawał samorządom, wszystkim, także mojemu lubelskiemu samorządowi, pomocną i przyjazną dłoń, że nie będzie słuchał dyrektyw partyjnych i politycznych, bo miejsce prezydenta nie jest usytuowane w strukturach partyjnych. Prezydent, tak jak samorząd, jest wolny, niezależny i powinien funkcjonować wyłącznie z myślą dla mieszkańców swojego państwa, dla dobra całej lokalnej społeczności. Dlatego, proszę Państwa, bez cienia wątpliwości wspieram Szymona Hołownię, który jako jedyny człowiek spośród kandydatów na urząd prezydenta Polski, jako jedyny człowiek, który zaangażował się w kampanię wyborczą, chce zdrowej tkanki samorządowej. I ta deklaracja, którą miałem zaszczyt podpisać jeszcze w miesiącu lutym, ona jest uzupełniana licznymi podpisami innych samorządowców. Ja widzę, że do naszej akcji, do naszego wsparcia samorządu włączają się rzesze ludzi. Ludzi, którzy nie chcą polityki, a chcą normalności w naszym życiu publicznym. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci bardzo, Marcinie. Marcin Nowak, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Lublina. Jako radny i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, to też trzeba wspomnieć o tych 50 tysiącach radnych różnych szczebli, którzy dzisiaj ten samorząd tworzą, o tych 40 tysiącach sołectw, które w Polsce też budują tę tkankę. Jeszcze raz powtórzę, my nie walczymy o to i nie powtarzamy cały czas o samorządach, żeby wkupić się w łaski samorządowców. My próbujemy zrobić najprostszą z możliwych rzeczy, zorganizować lepiej życie Polakom, którzy wprost korzystają z tego, że samorządy są silne. Jeszcze raz powtórzę, samorząd to dom kultury, to zajęcia pozalekcyjne dla dzieci, to dobra droga do tej szkoły, szkoła to dożywianie często dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji, to imprezy kulturalne, to mnóstwo różnych rzeczy, którymi samorządy na co dzień się zajmują, to sprawna komunikacja miejska, dojazd do lekarza, do szkoły, do pracy, to dlatego walczymy o samorządy.
Ja nie chcę żyć ani w Polsce PiSu, ani w Polsce Platformy. Chcę żyć w Polsce, która jest Polską, w której mieszczą się wszyscy, niezależnie od tych, jakie poglądy polityczne czy partyjne, bo to dzisiaj jest naszą osią sporu mają. Przypomnę, że w tych wyborach w 90 roku ponad połowę głosów zdobyli przedstawiciele komitetów obywatelskich, a 25% kolejne przedstawiciele komitetów lokalnych. Partie zostały w pobitym polu i tak powinno pozostać, jeżeli chodzi o wybory samorządowe, bo samorządy nie są dla partii politycznych. Partie polityczne dostatecznie dużo szkody robią w tym gmachu i w tej okolicy, żeby psuć i zatruwać swoimi toksynami jeszcze to, co się w polskiej demokracji przez tych 30 lat udało najlepiej, czyli właśnie samorządy. Dziękując Marcinowi raz jeszcze i zachęcając do tego, żeby upamiętnić tę jutrzejszą rocznicę. My będziemy to robić jutro na Śląsku, ja jeszcze dzisiaj w Legionowie. Jutro dzień, jak powiedziałem, wolnych wyborów samorządowych, dziś dzień matki, więc też u mnie na profilu i we wszystkich możliwych kanałach o tym mówimy, wspieramy, towarzyszymy i najgoręcej życzymy wszystkim mamom siły i takiego głębokiego przekonania, że jesteśmy w stanie zrobić w Polskę, w której, drogie panie, będziecie mogły podejmować świadome, wolne decyzje dotyczące swojego życia, bo często jest tak, że to życie podejmuje decyzje za was. A rolą państwa jest doprowadzić do sytuacji, w której każdy z nas, obywateli, będzie mógł w jasny sposób realizować swoją wolę w zakresie wychowania dziecka, w zakresie decyzji, czy iść do pracy, czy nie iść do pracy, jak skorzystać z urlopu, z której formy opieki dla dziecka korzystać, jak to wszystko w swoim życiu poukładać. Ale tak po prostu, po ludzku, dużo szczęścia, dużo siły i wytrwałości, bo rzeczywistość stawia przed nami coraz to nowe zakręty i coraz to nowe przeszkody, które musimy przeskakiwać. Wierzę jednak, że będzie dobrze. Nie wiem kiedy, dlatego że znaleźliśmy się, nawiązuję tutaj wprost do sytuacji, która jest w Senacie w tej chwili, w sytuacji, którą ktoś kiedyś na jakimś obrazku satyrycznym ładnie opisał, pokazując ludzi biegnących w maratonie i dwójka z tych ludzi trzyma napis meta i też w tym maratonie biegnie. Nie wiemy, gdzie jest dzisiaj meta całego tego procesu wyborczego. Nie wiemy tak naprawdę, co dzieje się dzisiaj w senackim gmachu, czy prawdą są te plotki, które krążą od wczoraj po mieście o tym, że PiS dogaduje się tam z Platformą, przeciwko czemu protestuje PSL, grożąc nawet zerwaniem senackiej koalicji i to jest powodem przesunięcia tego posiedzenia Senatu na kolejny tydzień, aby oni wszyscy mogli ze sobą wyjaśnić sobie swoje relacje. Nie wiem, kiedy będą w Polsce wybory, nie wiem, w jakiej formule się odbędą. PiS doprowadził do tak potwornego bałaganu w tym zakresie, że przejdzie do podręczników historii już teraz. Ale dalibóg nie jestem w stanie do końca zrozumieć postępowania partii opozycyjnych, które mając ustawę w Senacie od 2 tygodni były w stanie wprowadzić do niej wszelkie niezbędne poprawki, tak ją poukładać i tak ją wyprostować, żebyśmy dokonując wyborów mogli mieć świadomość, że dokonujemy ich w sposób powszechny, tajny, bezpośredni, taki jakie wybory powinny przebiegać. Jeżeli ktoś chciałby się natomiast dowiedzieć czegoś, poza partyjnymi przepychankami, mówię tutaj o kolegach posłach czy senatorach, zapraszam na stronę hołownia2020.pl. Tam jest precyzyjnie wyłożone, jakie jest minimum ustawowe i prawne do tego, żeby te wybory można było uznać za przyzwoicie przeprowadzone i za ważne. A więc pewne prawo, pewne daty i pewne zasady przeprowadzenia wyborów. Albo my wrócimy, proszę państwa, do korzeni i do podstaw, albo dalej będziemy na rozkuśtanym statku, którym raz kuśtają jedni, raz drudzy, a my tak naprawdę nie wiemy, kiedy będziemy mogli zrealizować swoje podstawowe obywatelskie prawo. Dziękuję bardzo. Macie na pewno jakieś pytania, więc... Dzięki za ten apel, który dzisiaj wystosował Rafał Trzaskowski do wszystkich kandydatów, a także polityków, w tym pana ministra Szymańskiego, pana premiera Morawieckiego, o ujawnienie swoich majątków, czystości życia publicznego, dla transparentności życia publicznego. To pytanie wraca już po raz drugi, bo po raz pierwszy pojawiło się chyba Władysław Kosiniak-Kamysz, ujawnił swoje oświadczenie majątkowe. Przypomnę, że zarówno Władysław Kosiniak-Kamysz, jak i Rafał Trzaskowski z racji pełnionych funkcji są zobowiązani prawem do składania oświadczeń majątkowych. O ile dobrze pamiętam, prezydent Rafał Trzaskowski musi to zrobić chyba do 30 maja, a więc ma jeszcze kilka dni. Nowością w tym zakresie jest nie fakt, że kandydaci na prezydenta zgłaszają hucznie, że nie złamią obowiązującego w Polsce prawa, bo to żadna zasługa, ale to, że dołącza się tutaj wątek żon.
i współmałżonków. Uważam, że jest to postulat, nad którym trzeba by się było rzeczywiście zastanowić, bo za często mieliśmy we współczesnej polskiej polityce okazję obserwować przerzucanie majątków na współmałżonków i doprowadzanie do kompletnego zaburzania wiedzy o stanie majątkowym pełniącej funkcje publiczne osoby. Jeżeli chodzi o mnie, to ja zobowiązałem się już wiele razy i powtórzę to zobowiązanie, że chociaż na kandydacie na prezydenta nie ciąży taki obowiązek, nie ciąży również na prezydencie Rzeczpospolitej, to ja dla przejrzystości życia publicznego z chwilą objęcia urzędu złożę takie oświadczenie razem z małżonką, żeby nie było żadnych wątpliwości, że w czasie pełnienia tego urzędu nie pojawiają się żadne nielegalne źródła dochodu albo jakieś inne kombinacje, które mogłyby budzić wątpliwości. Moja żona jako oficer Wojska Polskiego to też dla informacji składa regularnie co roku oświadczenie majątkowe do Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej. Z chwilą objęcia urzędu, tak. Dlatego, że uważam, że to jest budowanie właśnie odpowiedzialnych standardów polityki. Ja w tej chwili opowiadałbym o tym, co zarobiłem w swoim życiu jako pisarz, jako wykładowca. Natomiast narzędziem, po co jest oświadczenie majątkowe? Oświadczenie majątkowe jest po to, żeby sprawdzić, czy urzędnik publiczny w czasie pełnienia funkcji nie ma dochodów, które są nielegalne, które budzą wątpliwości. To jest narzędzie zapobiegania korupcji. I tak jak powiedziałem, nie będę miał również jako prezydent takiego obowiązku, ale poszerzę zakres swoich obowiązków i takie oświadczenie wtedy złożę. To ja jeszcze mogę, jeżeli można, ja o uchwałę PKW chciałem zapytać, bo ona nadal nie jest publikowana. Według pana jaka jest tego przyczyna? Przyczyna jest oczywista, to jest klincz dwóch wielkich obozów politycznych, partyjnych obozów, które próbują się nawzajem ogrywać i blokować w tej grze. Ci trzymają uchwałę i jej nie publikują, a ci trzymają ustawę w Senacie i jej nie wypuszczają. I teraz trwa gra sił. Kto dłużej przytrzyma? Czy ci ustawę, czy ci uchwałę? To jest właśnie to, do czego doprowadziło spartyjnienie państwa. I to jest właśnie to, jak dzisiaj jest rozumiana demokracja przez tych, którzy mienią się jej obrońcami. Obywatele Rzeczpospolitej Polskiej mają prawo wybrać, czy chcą żyć w Polsce PiSu czy Platformy i należy im to szybko, sprawnie i przy użyciu narzędzi państwowych umożliwić, a może chcą wybrać jakąś inną opcję. Natomiast to, co teraz oglądamy, jest po prostu przepychanką. Tak? PiS zastanawia się, czy bardziej opłaca mu się zrobić te wybory wcześniej czy później. Bo jeżeli zrobi je później i pójdzie za tymi postulatami, które choćby zgłasza PSL, a być może za chwilę będzie zgłaszała Platforma, to zyskuje czas na to, żeby mówiąc językiem epidemiologicznym, wypłaszczyła się fala poparcia dla Rafała Trzaskowskiego. Ale z drugiej strony ryzykuje, że Andrzej Duda, nawet podmieniony na innego kandydata PiSu, nie wygra już nic. W sytuacji, w której nie dość, że mamy skutki koronawirusa, to jeszcze za chwilę będziemy mieli suszę, to jeszcze za chwilę będziemy mieli wiele innych dramatów. I wtedy może się okazać, że to ja z Trzaskowskim spotkamy się w drugiej turze. Jeszcze trochę zwlekanie. Jeżeli ja miałbym cokolwiek obstawiać, to, że i tak piłka jest dzisiaj po stronie Jarosława Kaczyńskiego. Oni mogą sobie zdecydować, co chcą, ale to Jarosław Kaczyński ma dzisiaj narzędzia do odpalenia tego procesu. I nie jestem przekonany, czy on sam jeszcze wie, jaką decyzję podjąć. Myślę, że tak jak to zwykle robi, czy będzie czekał do ostatniego momentu. Nie wiem, kiedy dowiemy się, kiedy te wybory będą. Ale wie pan, spotykamy się tu już od tylu miesięcy, że proszę mi pozwolić wyrazić nadzieję, że one kiedyś będą. Nie wiem, czy ja będę miał wtedy lat 70 czy 85, w jakiej będę kondycji, ale przypuszczam, że one kiedyś muszą się odbyć. Przynajmniej tak by się wydawało z dziejów ludzkości, że to się musi kiedyś skończyć. Na razie nie zanosi się, żeby skończyło się za szybko. Marszałek Grodzki zapowiedział, że na początku przyszłego tygodnia ta ustawa ma być przegłosowana w Senacie. No ale co w takim razie też z datą wyborów? Czy ten 28 czerwca, to po pierwsze to jest ta data, która faktycznie może się okazać datą wyborów. Pojawiają się też głosy, że ta data nie jest konstytucyjna. W takim razie pan jakie ma zdanie na ten temat? Czy 28 powinny się odbyć, czy one się odbędą 28, czy w ogóle w czerwcu nie powinny się odbyć przed w ogóle 6 sierpnia, z tego, jeżeli się nie mylę, czyli datą zakończenia kadencji prezydenta Andrzeja Dudy? Ja nie chciałbym wyjść na osobę niegrzeczną, zbyt zadufaną w sobie, ale zacytuję jednak siebie, bo ja już od głębokiego kwietnia mówiłem, że wybory nie mogą odbyć się 10 maja i że powinny odbyć się najlepiej w sierpniu, wrześniu po wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej i po uregulowaniu tego w sposób konstytucyjny. W międzyczasie niestety nie było gotowości w klasie politycznej, partyjnej do tego, żeby rozwiązać to w sposób konstytucyjny, no i mamy to, co mamy. Czyli mamy kompletny paszport.
Moim zdaniem, jeżeli Państwowa Komisja Wyborcza, o czym mówił jej przewodniczący, a to jest dla mnie autorytet, a nie politycy, którzy gadają jedno lub drugie, jeżeli Państwowa Komisja Wyborcza mówi, że w miesiąc damy radę to przygotować tak, jak to powinno zostać przygotowane, to politycy jak najszybciej powinni oddać ten proces w ich ręce i jak najszybciej powinny się odbyć w Polsce wolne, bezpieczne, demokratyczne wybory. Nie wiemy, co będzie, jeżeli będziemy to przesuwać na jesień. Teraz możemy sobie wyobrazić, a czy wtedy nie będzie kolejnej właśnie fali, a kolejnych jakichś rzeczy. Teraz będziemy czekać do opróżnienia urzędu przez Andrzeja Dudę. Przecież jeżeli Andrzej Duda opróżni swój urząd, to oni znajdą sposób na to, żeby marszałek Witek była PO prezydenta przez najbliższe 3 lata. I się nie będą z tym szczypać. A ja uważam, że Polski nie stać na to, żeby ktokolwiek z PiS-u rządził jeszcze i betonował ten system przez następne lata. Więc 28 czerwca na razie pracuje w naszej wiedzy i wyobraźni, ale czy to będzie 12 lipca, czy 5 lipca, czy może jakiś termin we wrześniu lub w październiku, nie wiemy. My jesteśmy, przepraszam, gotowi na wszystko. Nas się nie zatrzyma i niezależnie od tego, czy zrobią te wybory w czerwcu, w lipcu, czy w październiku, to pokażemy partiom, gdzie ich miejsce. Jeżeli tego 28 czerwca te wybory zostaną przeprowadzone w prawidłowy sposób, to pan akceptuje te daty? Tak, akceptuję te datę, jeżeli one zostaną przeprowadzone według tych minimów, które opisaliśmy na stronie. A więc kontrola procesu przez Państwową Komisję Wyborczą, a więc jasna kontrola obywatelska w komisjach wyborczych, a więc doprowadzenie do tego, że te wybory będą tajne, że nie marszałek Sejmu będzie suwała terminami, tylko PKW będzie je wprost ustalała. Elementarne zasady kultury prawnej. Natomiast oczywiście, że ja bym wolał, żeby one odbyły się bez żadnych wątpliwości. Bo wątpliwości się pojawiają, profesor Łętowskiej, to nie są, to nie, czy innych konstytucjonalistów, to nie są błahe głosy. Natomiast my jesteśmy w sytuacji, w której wybieramy między mniejszym złem, a większym złem. Niestety, jeżeli chodzi o ten termin wyborów. I o ile ja uważam, że w tych wyborach nie musimy wreszcie wybierać między mniejszym, a większym złem, to o tyle sam termin wyborów w tej chwili jest dokładnie takim wyborem. Mniejsze lub większe zło. Jeżeli natomiast dojdzie do konsensusu i odbędą się w październiku i trzeba będzie znowu zbierać podpisy i PiS będzie próbował wykończyć Trzaskowskiego, czekając, aż się potknie, a Platforma będzie liczyła na to, że wykończy się Duda albo zmiennik, poczekamy, kupimy popcorn, będziemy siedzieć, będziemy się przyglądać. Kiedy patrzę na to, co tutaj się dzieje, nabieram coraz głębszego przekonania z każdym dniem, że oni się potkną o własne nogi. Że i PiS, i Platforma, i wszyscy uczestnicy tej gry tak kombinują, że nie ma możliwości, żeby za chwilę się w tym wyścigu nie wywrócili. No a wtedy my przyjdziemy i powiemy, słuchajcie, to poukładajmy teraz to wszystko na nowo, bo to trzeba ułożyć na nowo. Dzisiaj na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego została powołana sędzia Małgorzata Manowska. Jak pan patrzy na to powołanie? Ja bardzo jasno i wyraźnie mówiłem, że zaraz po decyzji Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego podjąłbym decyzję o mianowaniu na pierwszego prezesa sędziego Włodzimierza Wróbla. To on jest osobą przedstawioną przez zgromadzenie, przez większość sędziów w tym zgromadzeniu. Są wątpliwości co do statusu sędziego pani Manowskiej, przecież jeszcze wciąż do końca nierozwiane, a mówimy o Sądzie Najwyższym. Nie ma wyższej instancji sądowniczej w Polsce. Musimy w związku z powyższym doprowadzić do sytuacji, w której po objęciu urzędu prezydenta i zastosowaniu metody faktów dokonanych przez Andrzeja Dudę, ja poproszę o wszystkie dokumenty związane z tym powołaniem, o wszystkie dane prawne, które temu powołaniu towarzyszyły i wtedy będziemy podejmować decyzję. Prezydent podjął decyzję polityczną. Nie skorzystał z jednej z ostatnich okazji, jakie ma za swojej kadencji, żeby stać się rzeczywiście prezydentem wszystkich Polaków i człowiekiem, który szanuje niezawisłość sądów, a on ją przecież łamie na każdym kroku, każdą swoją decyzją praktycznie, którą w sprawie sądów podejmuje. To polityczna decyzja, powinna być inna, natomiast skoro to już się stało, to zadaniem prezydenta jako strażnika konstytucji i ustroju w Polsce jest zbadanie zasadności, legalności tej decyzji. Mam nadzieję, że już wtedy, że tak powiem, byłego prezydenta Andrzeja Dudy. Dziękuję bardzo. Mogę zadać pytanie? Proszę. Ja cieszę się, że pani ma taką wiarę w sprawczość prezydenta, ale prezydent może zadziałać w tym kierunku, o którym pani mówi, tylko wtedy, jeżeli Sejm za długo nie powołuje premiera albo nie ma ustawy budżetowej w odpowiednim czasie. Tak? To są jedyne momenty, kiedy może dojść do skrócenia kadencji Sejmu przez prezydenta. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak może zrobić to Sejm potrzebuje jednak znacznej większości głosów, żeby to zrobić. To nie jest rzecz, która się dzieje od tak.
A więc jeżeli Schetyna mówił coś takiego, a ja zgadzam się z nim co do tego, że jeżeli ktokolwiek z nas z tej strony sceny politycznej zostanie prezydentem, nie zostanie mi Andrzej Duda, to wcześniejsze wybory są bardzo prawdopodobne. Natomiast to zrobi Sejm. Tego prezydent nie może zrobić. To zrobi Sejm. I Sejm, ja wierzę, że z taką energią nową, która się pojawi, taka zmiana będzie możliwa, że coś takie okno się otworzy. Bardziej chodzi mi o działania na rzecz tego. Ale co prezydent może zrobić w tej sytuacji? Dyskutować, tak? A dyskutować, to tak. Ja jestem pełnym zwolennikiem tezy, że trzeba zmienić w Polsce cały ten układ, który w tej chwili nie utrzęsie. Tak, chciałoby się. Tylko proszę pamiętać, że my mamy do czynienia również z wieloma niepokojącymi sytuacjami po stronie opozycji. To nie jest tak, że mamy tutaj rajską opozycję i chór świętych i niepokalanych, którzy myślą tylko i wyłącznie w czystości serca o dobroci Polski i z drugiej strony zły PiS. Tak? My mamy i po jednej, i po drugiej stronie politycznych graczy. I oczywiście, że jedni zachowują się bardziej przyzwoicie, a może mniej nieprzyzwoicie niż tamci, ale jednak oni też myślą kluczem interesu partyjnego. Dlaczego nie dało się, rozumiem, że pani jest po prostu obywatelką, tak, nie reprezentuje pani żadnych mediów. Tak, to bardzo dobrze, bo ja też, więc możemy się dogadać. Proszę albo nie po prostu. Albo aż, prawda? Proszę popatrzeć na to, co my obywatele, pani i ja, mogliśmy obserwować, kiedy pojawiał się ten kryzys związany z przesileniem, który wywołał Jarosław Gowin. Przecież już wtedy mogliśmy mieć zupełnie inną większość w Sejmie. Ale dlaczego do tego nie doszło? Dlatego, że partie opozycyjne wybrały swoje partykularne interesy. Postanowiły to tak rozegrać, jak rozegrały. Gastronomiczne, w związku z czym dla mnie to cała ten bałagan bardziej przeszkadza w funkcjonowaniu. Oczywiście, że tak. Jeszcze jedno pytanie. Czy pan naprawdę wierzy, że pan może wygrać? Tak, bardzo głęboko w to wierzę. I powiem pani, że z każdym takim zakrętem, który bierzemy przecież od 7 lutego, to jest chyba 17 czy 18, coraz głębiej w to wierzę. Wierzę, że to zamieszanie dojdzie już do takiego poziomu i do takiego punktu, w którym ta wygra już nie będzie innego wyjścia, tylko żeby rzeczywiście wprowadzić do tego systemu człowieka kompletnie spoza systemu. I myśmy już w tej kampanii przyszli wszystko. Próby sekowania nas i z jednej, i z drugiej strony, 17% w sondażach i 6% w sondażach, później znowu 17%, za chwilę może będzie 15%, później będzie 21%. Wszystko już widzieliśmy. Tak, wierzymy w to i damy radę. Słucham? Tak, wobec Trzaskowskiego, dlatego że wie pani, ja nie jestem wyborcą Rafała Trzaskowskiego. Gdybym nim był, to zrezygnowałbym z kandydowania. Natomiast ja uważam i jestem do tego bardzo głęboko przekonany, że zamiana PiS-u na Platformę w tej chwili to jest ten wybór, z którym żyłem jako obywatel od 15 lat. Ja od 15 lat wybierałem mniejsze zło. Mam dość i dlatego poszedłem do polityki. Wreszcie czas na wybory, w których będę mógł zagłosować za czymś, a nie przeciwko czemuś. Platforma, PiS, PSL, ich miejsce jest w Sejmie. Niech układają rzeczy, ale prezydent powinien dzisiaj być arbitrem, a nie napastnikiem jednej z drużyn, bo wy proszę sobie wyobrazić, zamknąć oczy i wyobrazić sobie, co by było, gdybyśmy mieli dzisiaj niezależnego prezydenta, niepartyjnego prezydenta, jedynego w tym układzie, który by myślał tak naprawdę o tym, jak ułożyć konstytucyjne nasze prawa, wasze prawa jako przedsiębiorców, myślałby o czymś innym niż o interesie swojej partii. To jest do zrobienia, tylko my mamy, wie pani, sparaliżowaną wyobraźnię. Z jednej strony przez PiS, który mówi, jeżeli nas nie wybierzecie, to koniec świata, wszystko zniknie, a z drugiej strony przez niektóre partie opozycyjne, które mówią, ale tylko my i jak nie z nami, to z nikim innym. Tak, no właśnie to jest akurat bardzo dobre pytanie. Co by pan zrobił jako prezydent niezależny w tych trudnych czasach? Bo to jest to, co pan powiedział przed chwilą, czyli prezydent nie ma za bardzo tych narzędzi takich wykonawczych poza wetem i odsyłaniem do... Kolejne świetne pytanie. Oczywiście zrobiłbym to, co powinien zrobić prezydent, czyli nie jeździć po truskawki do Garwolina i robić ustawki, tylko siedzieć w pałacu, rozmawiać z przedsiębiorcami, którzy przyjeżdżają do Warszawy, nie robić ustawki z premierem Morawieckim, mówić, ty Mateusz, to może się umówimy tak, że ja zaapeluję do ciebie gorąco o podniesienie zasiłku, a ty powiesz, że podnosisz, tak? No bo to przecież to jest dla dzieci, no to jest, ja nie wiem, dla kogo to jest. Natomiast powinien siedzieć w pałacu i rozmawiać, siedzieć z ekspertami, to co my robimy. Moi eksperci siedzą i odpowiadają na, do tej pory opowiedzi na 10 tysięcy maili, które napłynęły od początku kryzysu, od marca, udzielając porad, dzwoniąc do ludzi, pokazując drogę prawną, jak działać. Dzisiaj jeden z doradców gospodarczych mi opowiadał, że spółka cywilna złożyła prośbę o pomoc finansową z tarczy, dostała 2 razy po 5 tysięcy, po czym zadzwonili z ministerstwa i powiedzieli, że spółki cywilne jednak nie mają prawa
do tej pomocy, więc proszę, proszę zwrócić te 5 tysięcy, tak? Myśmy uruchomili portal Pomocni Info kilka dni temu, który agreguje 7 tysięcy miejsc świadczenia pomocy, ale ci eksperci siedzą i szukają dziur, które są w tym systemie, żeby je wskazywać i mówić, słuchajcie, je trzeba zalepić, to nie działa. Ale one są widoczne, tylko wie pani, trzeba to skatalogować, trzeba zwołać rząd na radę gabinetową i powiedzieć, a prezydent to może, to jest konstytucyjny obowiązek ministrów stawić się na radę gabinetową, chcą czy nie chcą, i powiedzieć im, słuchajcie, wy sobie w kulki lecicie, mówiąc zupełnie wprost, popatrzcie, co się dzieje, tu dziura, tu dziura, tu dziura, a wy nam opowiadacie, że nam zrobicie, że nie będzie wrogich przejęć. Kogo to obchodzi? W tej chwili musimy zadbać o to, żeby ludzie mieli pieniądze, żeby mieli za co płacić pracownikom, regulować świadczenia i daniny i żeby przeszli przez tych najtrudniejszych kilka miesięcy. Bo przecież tak jak wczoraj mówiłem na briefingu, to nie jest tylko ta sytuacja tu i teraz. Tylko jak się otworzą sklepy, otworzą się restauracje, to się może okazać, że się zmienił klient. A jak się zmienił klient, to będzie druga fala problemu. Już się zmienia. Znaczy, jest to, że restauracje są otwierane, klientów coraz mniej jest. Ja też. Z jaką siłą polityczną pan się uważa? Najbardziej utożsamia. Proszę to zadać pytanie, bo pan nie jest moim pierwszym wyborem prezydenckim, więc tym bardziej chciałabym wiedzieć o to poglądowo. Ale no ja pani bardzo chętnie bym pomógł, ale musiałaby pani zadać jakieś jeszcze bardziej konkretne pytania, bo ja z żadną z tych partii, które obserwuję na polskiej scenie politycznej, nie jest mi po drodze. Gdyby było, to bym się do nich zapisał. To jest coś. Pani diagnoza jest bardzo trafna, bo ja też nie zgadzam się z PiS-em, nie wiem, o co chodzi Platformie, poza tym, że oni chcą wygrać wybory i to jest jedyne, co ja wiem o nim, że chcą wygrać wybory wreszcie, szóste, bo 5 przegrali ostatnio, ale jaką oni mają wizję, to ja za Chiny Ludowe nie wiem. Natomiast jeżeli mnie pani pyta o politykę zagraniczną, to ja wielokrotnie o tym mówiłem. Silna Polska w Unii Europejskiej, bo tylko wtedy mamy głos. Trójkąt weimarski, odbudowanie, przyjeżdża prezydent Macron, wyciąga to nam na stole, oni przygotowują przemówienie, siedzą godzinami, przecież ja też rozmawiałem z ludźmi, którzy są jego doradcami, szlifowali, chcieli, żeby jak najlepiej wypadło, żeby ta Polska wreszcie odpowiedziała. I co i nic, bo myśmy wstali z kolan i będziemy ich uczyć jeść widelcem. To jest Polska, która nie opiera się tylko na Waszyngtonie Donalda Trumpa. To jest Polska, która widzi, że jej siła w relacjach z Rosją, ale i w tej relacji USA-Chiny jest w ramach Unii Europejskiej. I to jest, ale też polityka sąsiedztwa. Jest Słowacja, są Czechy, jest Litwa. Jakie mamy z nimi relacje, prawda? Żadnych. A to trzeba zacząć robić. Natomiast jeżeli mnie pani pyta, które ustawy będę podpisywał, to jako prezydent będę miał tę wolność, że będę Rafał Trzaskowski z całym szacunkiem dla niego będzie musiał dzwonić do Borysa Budki i pytać, czy podpisze, czy nie. Andrzej Duda, tak jak dzisiaj, będzie dzwonił do Jarosława Kaczyńskiego, a ja mogę sam zdecydować swoimi ekspertami, czy podpisać ustawę PiS-u, czy nie. Czy ona jest dobra, czy nie. Czy jeżeli coś wysmaży Platforma, czy to jest dobre, czy nie. Czy to jest dobre, a nie czy to jest dobre dla partii. Więc to jest ta wolność, która mnie kręci. Ostatni. Znam biegle angielski, którym się porozumiewam w tej, bo też pracowałem w tym języku. Rozumiem i porozumiewam się w podstawowy sposób po włosku i rosyjsku, natomiast mam wiele marzeń dotyczących nauki języków i mam nadzieję, że kiedyś uda mi się zrealizować. Zaczynałem wiele, w zależności od tego, w ilu krajach pracowałem w mojej fundacji. Zaczynałem uczyć się mandaryńskiego, jak zaczęliśmy pracę w Chinach, francuskiego, jak w krajach frankofońskich, ale no niestety nigdy nie starczało czasu, żeby to dopiąć do takiego poziomu, jak trzeba. Dziękuję pani bardzo, bo to były naprawdę bardzo głębokie i fajne pytania. Dziękujemy pani bardzo, dziękujemy państwu, do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do widzenia. Więc mieliśmy też fajną konferencję obywatelską.